Hej, siemaneczku, jestem Abra i moi drodzy, stała się bardzo dziwna rzecz w Milionowicach, a mianowicie wchodzę sobie na serwer i tutaj przed moim lodowcem stoją jakieś dziwne tabliczki. Ja je sobie przeczytałem, ale z wami zaraz je jeszcze raz przeczytam i słuchajcie, to jest jakaś wspominka o Bobo, a w ogóle Bobo też jest w Milionowicach, mimo że miało go tu nie być. Bobo, co ty znowu robisz w Milionowicach? Miało cię tutaj nie być. No... Cześć, Aberka! Ej, ty dalej jesteś chory w ogóle, bo głos masz inny. Dalej? Ja w to nie wierzę. W każdym razie, słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale podobno jest kolega intruza u nas na serwerze. Czy ty to rozumiesz? Kolega, no chodź tutaj. Chodź tutaj. Bobo, chodź tutaj, no jest ważna sprawa. Chodź, bo w ogóle podobno jest jakiś kolega intruza i on nam każe robić jakieś rzeczy, bo jak nie to, że nas powysadza. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale patrz, tu są tabliczki. Ja już je przeczytałem, zaraz je, tak jak mówiłem, już przeczytamy znowu. Jakaś gra, jakieś challenge, coś ja nie wiem, co się dzieje. Dlatego oglądajcie kończę do samego końca, bo naprawdę ktoś nas zastrasza. Ty, Bobo, nawet praktycznie czytać nie umiesz, więc raczej tego nie czytaj. A mogę jedną? To zaraz. W każdym razie, tak jak mówię, oglądajcie do końca, bo będzie się działo. Oglądanie do końca bardzo mi pomaga. Jeśli ktoś jest nowy na tym kanale, to zapraszam do subskrybowania, bo co druga osoba, która to widzi, nie subskrybuje kanału. A subskrypcja jest ważna, bo live'y, odcinki codziennie, więc dzwonek i tak dalej. A jakbyś chciał taką kozacką koszuleczkę Abra Team i chciałbyś być właśnie w teamie Abrowników, to zapraszam cię na stronkę www.abra.et. To jest pierwsza linijka opisu, to jest mój sklep. Masz koszulki, bluzy, podkładki pod myszkę, kubki, no kurde wszystko, patrzcie, nawet takie coś możesz mieć, takie coś, więc www.abra.et, pierwsza linijka opisu. A teraz lecimy. Słuchaj, tu są tabliczki, które trzeba przeczytać. Hejka, tu kolega intruza i mam dla ciebie prezent. Co? Tam jest otwór. Chodź, no nie ma czasu. Hejka, no tu kolega intruza i mam dla ciebie prezencik. No w ogóle sam fakt. Cio tam, sam fakt, że w ogóle kolega intruza, to jest ciekawe. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Pod twoją nieobecność zbudowałem tor przeszkód. No właśnie, jakby. Czy ty jesteś w to zamieszany? Ale co? Czy ty jesteś zamieszany w tor przeszkód i jesteś kolegą intruza? Ale ja nie wiem, co to jakiś tor. Dobra, tor przeszkód, który musisz przejść, jeżeli mnie olejesz, to twoje piękne miasteczko zmieni się w ogromny krater po TNT. Rozumiesz? Nie. Rozumiesz, jak tego nie przejdziemy, to rzekomo tutaj będzie jakiś krater TNT. Ja nie rozumiem. Dynamit wszędzie. Udaj się na wieżowiec dla wieśniaków. Tam się zacznie zabawa, tylko lepiej odłóż itemy. I możesz przeczytać ostatnią tabliczkę, bo ona dotyczy ciebie. Specjalnie to tak zrobiłem. Serio, ja to czytałem i jak przeczytałem tą tabliczkę, to sobie pomyślałem XD. Przeczytaj ją na głos, no. Dawaj. I masz wziąć tego małego smarkacza ze sobą, jak ja to przeczytałem. Chyba jeszcze nikt cię tym mianem nie określił nigdy, naprawdę, no hit. W każdym razie, udaj się na wieżowiec wieśniaków, tam zacznie się zabawa. Czyli, słuchaj, nie wiem czy jesteś gotowy, ale musimy naprawdę lecieć z tematem. Tylko jest tutaj wskazówka, żeby lepiej odłożyć itemy. Więc stary, może serio podkładamy itemy, co? Co myślisz? Ja bym tylko jedzonko zostawił, wiesz? Zostawmy może tylko jedzonko, faktycznie, żeby tutaj nie robić syfu. Masz jedzonko? Powinieneś... O nie, ale spodnie to ty ze sobą zabierasz. Zabierasz te w tym momencie. Zabieraj te spodnie. Zakładaj. Zakładaj i idziemy. Tylko ja nie wiem, jak my mamy się tam dostać. Wiesz co, chyba potrzebujemy jakiegoś dirta. Czekaj, weźmiemy to. Weź to, patrz. Weź to ze sobą i idziemy, bo naprawdę, jak nie przejdziemy jakiegoś toru, to ktoś nas rozwali. A na serwerze jest tylko Maciuch, który w dodatku w tym momencie ma live'a, więc Maciuch nie jest kolegą intruza. Naprawdę, ja nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi, ale serio, ktoś ewidentnie, słuchajcie, chce dla nas źle. Serio, jeżeli ktoś nas straszy jakimś kraterem i tak dalej, to jest masakra. Dobra, chodź na górę. Poczekaj, zrób schodki. Nie, chodź, tak jak ja, idź. No idź, no błagam, Bobo. Weź, Bobo. Nie, ja idę, ja nie będę na ciebie czekał. Dam rady. Ja nie mogę, no co za bachor głup. No nie da, oj. No ja z nim nie wytrzymam, ja po prostu z nim nie wytrzymam, no. A teraz udaję, że nie umie, tylko po to on to udaje, żeby mnie zdenerwować, gwarantuję wam. On to robi typowo specjalnie, dobra, oddawaj tego dirta. Spójrz w dół, a zobaczysz fioletową wełnę, rozkop ją. I te uśmieszki, takie nie... No idź, takie uśmieszki, słuchajcie, nie wiem co o nich myśleć, naprawdę nie wiem co o nich myśleć. Dobra, stary, szukaj jakiejś różowej wełny, gdzieś tutaj na dole ma być jakaś różowa wełna, widzisz ją gdzieś? Co ty tutaj robisz, Bobo, czy ty możesz tutaj przyjść? No, w dół miałem zejść. Miałeś patrzeć w dół. Miałeś patrzeć w dół. Dobra, ja widzę różową wełnę. Ja widzę różową wełnę. Chodź, chodź, idziemy po tych schodkach. Ja widziałem różową wełnę, więc za nią idziemy. Dawaj, tutaj.
Okay. I lecimy, naprawdę. Patrz, i my mamy ją niby rozkopać, ale ja się boję, że pod nią może być jakieś TNT, więc... A nie, tu jest więcej wełny. Dobra, to rozkopmy, patrz, mamy zejście w dół. Idziemy tam w dół, jesteś pewien? No. Jesteś pewien? No dobra, to chodź w dół, to chodź w dół. Ale to naprawdę, ja się boję tego toru. Szerokiej drogi, tylko uwaga na pułapki. O kurde. Mamy uważać na pułapki. Dobra, weź swojego minecarta. Berka, ja też. Weź postaw, postaw mi, proszę. No dobra, postawiłem. Okej. Okay. Co czekaj? No to jedź, jedź przed siebie, jedź przed siebie. No. Ty będziesz jechał pierwszy, jak będzie jakaś pułapka, to trudno. To najwyżej ty w nią wpadł. No jedź, no jedź. Jadę. On, słuchajcie, on się rozpędza, ja tutaj. Okej, okay. On jak, słuchajcie, jak będzie pułapka, to on wybucha, nie ja. Najwyżej, słuchajcie. Czekajcie, lecimy tutaj. On naprawdę poleciał, serio, jak on wybuchnie, to będzie hit. To słuchajcie, po prostu będzie jakiś hit, ale... Naprawdę. Czy my naprawdę, słuchajcie, musimy się tak bawić? Czy my naprawdę musimy się tak bawić? Słuchajcie, no to są jakieś jaja, no. To są jakieś jaja, no ten ktoś, kto to, słuchajcie, zrobił, no on sobie po prostu żartuje, no. On wybuchać mnie będzie cały czas. Serio. Bobo aktywował pułapkę i przez to ja zginąłem. No nie, no to są po prostu jakieś jaja, no. Raz zginąłem przez Bobo, teraz chyba też drugi raz przez Bobo. Nie wiem, słuchajcie, co o tym myśleć. Nie wiem, ja po prostu tutaj zejdę i nie wiem, słuchajcie. To jest po prostu jakaś masakra. Tu jest, słuchajcie, jakieś kolejne TNT. Nie wiem, czy ono miało wybuchnąć, czy nie. Ale dobra, już słuchajcie, pójdę z buta. Naprawdę, już pójdę z buta, bo tutaj znowu mi się powybuchało. Jest jeszcze tutaj, słuchajcie, jakiś zombiak. Jak ja, słuchajcie, mam się tam przedostać na drugą stronę? Czekajcie, weźmiemy sobie tego kobla. Uwaga! Uwaga! Au, 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 au. Dobra, szybko tutaj w górę. Dobra, idę. Bobo, dlaczego ty mnie wysadziłeś? Dlaczego ty mnie... Ty mnie wysadziłeś! Zobaczymy, czy sobie poradzisz. Ha, 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 ha. No, a kto mnie wybuchł? Sam siebie wybuchłem? W każdym razie, ej, słuchaj, tutaj mamy jakiś parkour do przejścia. Mamy jakiś parkour. Dobra, ty w ogóle umiesz parkurować, czy tak nie za bardzo? Tak, umiem. Nie, błagam, ale tutaj to weź to przejdź. Przejdź tak, człowiek. Proszę, Bobo, Bobo, dobra, proszę, bo naprawdę nie wiem, jak długi jest ten parkour. Serio, nie mam pojęcia. Wiem, że mi tutaj bezproblemowo idzie, oczywiście sobie tutaj przechodzę. Ja już jestem na górze, nie wiem jak ty. Więc dawaj, dawaj, bo naprawdę. Nawet ci tutaj poodblokowywuję trochę rzeczy, czekajcie. Pyk, pyk, okej, okay. Ja już wyszedłem, więc czekam tutaj na ciebie. Okej, okay, dobra, teraz przeskakujesz tutaj na ten trapdoor. Tutaj musisz szybko, czekaj, nawet ja ci ułatwię, czekaj. Nie skacz, dobra, teraz przeskocz. Ja ci naprawdę będę tak ułatwiał, że to jest po prostu masakra, tylko żebyś to przeszedł. No tutaj to już jest easy, tutaj to jest strasznie easy, więc dawaj, dawaj, dawaj. Bo naprawdę ja nie wiem, czy my w ogóle nie mamy jakoś tak mało czasu na przejście tego. Naprawdę ja tego nie rozumiem, słuchajcie. Po prostu uważaj, jaberka. No to ho, ho, ho. Ty, bo ja się tutaj, ja się tutaj rozmywam. Ja się, a ja nie chcę się tutaj rozmawiać. Co? O, dobra, jesteśmy. No brawo, teraz troszkę trudniejszy etap. Płyń do góry. Mamy chyba iść, wiesz co, czekaj, a tu coś jest. Patrz, tu coś jest, tylko czy my mamy to przeczytać? Nie, to jest puste. To jest puste, dobra, to ja to zostawiam. Ale patrz, chyba mamy iść tędy. Ale po lodzie, ty umiesz parkurować po lodzie? Nie wiem, poczekaj, mam pomysł. Patrz. Czekaj, ja tutaj spróbuję to po lodzie zrobić. Ej, ale ty się wycwaniakowałeś! Ej, naprawdę, to było Bobo całkiem niezłe. Ej, przyznam, to było, słuchajcie, całkiem niezłe. Ale on się tutaj wycwaniakował. Dobra, i tutaj mamy akurat kolejną wskazówkę. No to co, kolego, dawaj lecimy w górę. Tylko nie spadnij zupełnie przypadkiem. O kurde, lecimy w górę, stary. Oj, chyba komuś się spadło. I co, wskoczysz tutaj? Wskoczysz tutaj, Bobo? No nie, teraz mnie zrzucił. Teraz mnie zrzucił, dobra, ja sobie przyjdę tędy. Ty, gdzie ty jesteś? Ty już do góry płyniesz, czekaj, ja cię muszę, ja cię zrzucę. Ja cię zrzucę, jak ja cię dogonię, to cię zrzucę. Ja cię zrzucę, zobaczysz. Zobaczysz, złapię cię jak się masz, tylko że ja prawie jedzonka już nie mam. Ej, ale ten tor póki co. Póki co ten... Ej, no chyba, no chyba nie zabierzesz mi wody, co? No chyba nie zabierzesz, ej, chyba nie zabierzesz mi wody, co? Bobo! Nie, nie wiem, aberka. Ej, ale póki co to ten tor jest nawet prosty, bym powiedział, nie? No co? No chyba nie! No chyba coś cię pogrzało! No chyba coś go pogrzało, słuchajcie, my mamy obaj przejść ten tor. Było napisane, że mam ze sobą wziąć smarkacza. Tak? Smarkacza? Dobrze, mówię chyba smarkacza, czyli Bobo. A ja go mam wziąć, a nie on mnie! Co jest grane? Czekajcie, tutaj muszę wypłynąć, słuchajcie, na górę. Dobra, jestem. Czekaj, 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 bo tutaj mamy jakieś kolejne, słuchaj, elementy naszej... naszej zabawy. Chwila, chwila, bo tutaj jest coś do przeczytania. Znaj łaskę pana, dam wam chociaż po 4 razy? Co? Ej, tu są totemy nieśmiertelne. Bobo, gdzie ty jesteś? Bobo! Ej, słuchajcie, gdzie jest Bobo? Ty, Bobo zniknął. Bobo, gdzie jest Bobo? A
Czemu ty spadłeś? Co ci się stało? Ty spadłeś? Tak. Ale jak ty spadłeś? A miałeś ze sobą totem nieśmiertelności? I przeżyłeś, no nie? Tak, bo mnie nauczył król Maciuszek z tego korzystać. Dobra, a gdzie spadłeś, ziom? Co? Nie! Ej, on mnie zepchnął! Nie! On mnie chyba zepchnął! No co to są za jakieś jaja? On mnie, słuchajcie, chyba ze... No przecież ja sam bym z siebie nie... Ej, teraz to naprawdę nie wiem, czy słuchajcie, ja spadłem, czy nie. W każdym razie teraz zaczął się membrany, więc naprawdę musimy uważać. Musimy koniecznie uważać, bo słuchajcie, jak membrany tutaj nam wlecą i nas zaczął zrzucać, to po prostu będzie jakaś masakra. I chyba ten kolega intruza to przemyślał. Tylko w ogóle, ej, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzach, jak myślicie, kto w ogóle jest tym kolegą intruza. Bo szczerze mówiąc, ja nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Bobo, gdzie ty jesteś? A już jesteś tam daleko? Jesteś tam daleko? No co ty gadasz? To czekajcie, ja wezmę sobie kolejny totem nieśmiertelności, słuchajcie, i idę tutaj oczywiście do Bobo. Muszę, słuchajcie, to pozamykać. Dobra, przeskakujemy. Okej, w ten sposób. Dobra, gitarka. Poczęstunek na dalszą drogę. Okej. No? Ile ja mam na ciebie czekać? Ty, bo tutaj jest poczęstunek, to ja chcę jakoś to zjeść, ale nie ma jak tego zjeść. Ale cukru nie można. Ale ja nie wiem, czy to nie jest akurat jakiś ważny element naszej tej, tutaj dalszej przygody. Tak? Szczerze. Co? Ej, coś tu był kompa... O nie, tu tam coś spadło. Ej, tam coś spadło. Tam jest TNT na dole. Co? Czy ty to widzisz, co tu się stało? Okej, czyli to... Ej, to ja nie wiem, czy my mieliśmy to zrobić, czy nie. Dobra, to może ja po prostu pójdę dalej. Ej, serio, nie wiem, czy to nie był nieodłączny element naszej przygody. Nie wiem, po co było to TNT tutaj, ale jakby nie ważne, słuchajcie, lecimy dalej. Tutaj jest, słuchajcie, jakaś tabliczka. Jakiś uśmieszek tutaj jest. Na co mam uważać, ziom? Na co? Nie wiem. No dobra, to co, lecimy w górę, tak? Lecimy w górę, okej. Tak. To jestem gotowy tutaj, żeby lecieć z tobą w górę. Siema, Bobo, jak tam się bawisz? Oj, chyba komuś się spadło. Coś mi się wydaje. Komuś się coś nie spadło, zrzuciliśmy go. Teraz znowu mogę sobie... A, tu też ciasto mogę sobie po prostu zjeść. Słuchajcie, tam mamy jakiś dalszy etap naszej podróży, ale poczekam tutaj, słuchajcie, na Bobo. Poczekamy sobie tutaj na Bobo. On... Nie, on z samego dołu musi polecieć. Ja nie przewidziałem tego, że on będzie leciał, słuchajcie, aż z samego dołu. No dobra, to ja, słuchajcie, przeczytam tutaj tabliczkę. Jedźcie przed siebie. Dostaliśmy, słuchajcie, dwa wózeczki. Mam jeden przy sobie, więc, słuchajcie, jeden mogę tutaj umieścić. Drugi, słuchajcie, zaraz Bobo tutaj do nas przyjdzie. Tylko pytanie, czy Bobo, słuchajcie, poradzi sobie i czy on tutaj faktycznie zaraz wpłynie, czy też nie. Wiecie co, korzystając z mojego totemu nieśmiertelności, słuchajcie, skoczę sobie. Nie aż tak, no co tu się... Nie chciałem aż tak spaść, ja chciałem tylko na niego poczekać. Ja nie wierzę, słuchajcie. Omega, i to wszystko od nowa muszę teraz, naprawdę? Ej, przecież to są jakieś... Ja chciałem skoczyć na tą wełnę. Ja wszystko od nowa muszę teraz robić. Dobra, słuchajcie, lecimy. Teraz już naprawdę nie będę czekał na Bobo, słuchajcie. Drugi raz nie będę się cofał, naprawdę, bo ja nie wiem, czy my mamy jakiś ograniczony czas, czy o co chodzi. Po prostu mamy lecieć, więc słuchajcie, teraz na pełnym speedzie to robimy. Zjadam sobie, słuchajcie, tutaj szybko steka. I naprawdę lecimy, bo nie mamy czasu do stracenia. Tak jak mówię, nie mam pojęcia nawet, kim jest ten kolega intruza. I nie wiem, co o tym wszystkim, słuchajcie, myśleć. Czy nie mamy już totemów nieśmiertelności? Naprawdę Bobo, słuchajcie, zabrał wszystkie totemy nieśmiertelności. No chyba to są, słuchajcie, jakieś żarty. Że Bobo zabrał, słuchajcie, wszystkie totemy nieśmiertelności, no nie wierzę w to. Dobra, słuchajcie, jesteśmy jakieś kolejne pół godziny później. Udało mi się, słuchajcie, tutaj dotrzeć. Nie mam nic nawet do jedzenia. Bobo okazało się, że miał po prostu on ze sobą dwa totemy nieśmiertelności. Po prostu je zabrał. Bo dlaczego miałby ich nie zabierać? Ja w to nie wierzę, słuchajcie, nie rozumiem, ale spoko. W końcu jesteśmy, słuchajcie, dalej. Idziemy sobie teraz tutaj i co? Ty, tutaj był wózek. Dobra, ja biorę ten wózek, wsiadam i w ogóle czekaj. No, halo, bo ja chcę jechać do przodu. Nie, dobra, jedziemy. Ja wolę trzymać ten totem nieśmiertelności przy sobie. Co, tu jest jakiś TNT, stary? To wybucha tam. Co tam się stało? Ty, tam coś spadło, widziałeś to TNT? Ej, czy to spadło na dół, czy o co chodzi? Ej, nie wiem. Nie wiem, ale mamy tutaj kolejną jakąś wskazówkę. Celujcie w czerwony punkt. Jaki czerwony punkt? A, to na do... Ty, tam patrz. Mamy wcelować w to coś na dole łódkami? Ej, ale szczerze, to jest daleko. To musisz, czekaj, to czekaj. Chodź, wsiadasz w łódkę, obkręcasz się, weź w ogóle jeden totem. Weź jeden totem, on może się... A, że my w jednej łódce mamy być? Oj, to no nie wiem.
Dobra, próbujemy, stary. Szybko, też dobra. Pomagam wiosłować. Lecimy. Dobra, słuchajcie, zobaczymy, jak to się skończy. Ty, udało się, patrz. Udało nam się. Ej, udało nam się, a tutaj patrz, mamy jakieś rozwidlenia. Dobra, chodźmy może najpierw tutaj. Patrz, postaraj się nie wysadzić. A co my mamy z tym zrobić? Po prostu zabrać? O nie, tu skup, uważaj, tu jest obserwer, uważaj, tu wybuchnie znowu. Ja! Ej, naprawdę, dlaczego ktoś nas tak troluje? Dlaczego ktoś nas tak troluje? Dobra, i tutaj też stary coś jest, patrz. Światełko na drogę. Uważaj! To jest znowu to samo! Znowu TNT, uważaj! Że w tym znowu... Operko, ja się chyba boję iść dalej. Ej, ja nie wiem, stary, co się tutaj dzieje. Ale dobra, idziemy tędy? Idziemy ja tędy? Się boję. Ty, to trzymaj totem nieśmiertelności w łapie. A masz w ogóle jakieś żarcie? Czy cokolwiek? Tak, chodź, dam ci. Dobra, to weź mi daj, bo tutaj by mi się akurat przydało. Ej, ale naprawdę, ja nie rozumiem tej mapki. Ktoś ewidentnie, stary, chce nas rozwalać. No co minutę mi się... Ej, czy ty choć raz zginąłeś? Choć raz? Znaczy zginąć nie, bo miałem totemy. No, a my, ja z 3 razy już zginąłem. I to z 2 razy przez ciebie. No to są jakieś jaja. Dobra, idziemy tutaj. Ej, skaczemy. Tam jest woda, więc wydaje mi się, że jesteśmy bezpieczni. Patrz, o, dobra, mi się udało. Dawaj, ty też skacz. Okej, ej, tu mamy coś z lawą. O kurde. To może totem nieśmiertelności będziemy trzymać. Ej, tu jest w ogóle, ej, patrz. Tu jest bedrock. Ej, to budował ktoś na creative'ie. Już, ej, bo nie wiem, czy ty też, ale ja już miałem podejrzenia, że to mógł być Elvis. I on się tylko nazwał kolegą intruza, bo Elvis robił takie pułapki z TNT, nie wiem, czy pamiętasz. Ty no to nawet nie wiesz, ty to nawet nie wiesz, ale ja miałem tam wojnę pranków z Elvisem. Ale teraz... Słuchaj. No? Ja też robiłem coś z TNT, ale to na pewno nie ja. No właśnie, ale ty chyba bedrocka nie miałeś, no nie? O kurde, o kurde, o kurde! Aaaa, się palę! Ej, ja muszę tutaj poczekać, aż się chyba trochę zregeneruję. Może ty idź pierwszy, wiesz? Dobra, może ty idź pierwszy. Kciuki. Okej, ty masz jeszcze te spodemki, które ci trochę pomagają. Ej, naprawdę. Ej, jak wpadniesz w lawę, to będzie zabawnie. Czekaj, ja bym cię chciał popchnąć. Ale chyba cię nie... Co? Ej, masz totem? Masz totem? Dobra, przeżyj, to czekaj, ja tutaj muszę też zjeść. Ej, ale naprawdę, ten bedrock jest tutaj zastanawiający. Kto miałby w ogóle fioletową glinę? Ej, to naprawdę, słuchajcie, ktoś musiał być z creative'em. Serio. No czyli nie mówcie, że słuchajcie, kolega intruza też ma jakieś cheaty, bo po prostu nie wytrzymał. Ale tak jak mówię, słuchajcie. Trzymam kciuki. Patrz, ja to sobie tutaj skaczę. Patrz, ja w każdą stronę mogę sobie skakać. Pyk, pyk i sobie wróciłem. Elo! Ej, nie wiem, kto to stworzył, ale naprawdę easy. Dlaczego? Co? No coś ty zrobił. Ej, ty mnie popchnąłeś, czy ja sam wpadłem? Nie, nie popchnąłem. No przecież ja sam bym nie wpadł z siebie, co ty wygadujesz? Ale tu chyba tak samemu siebie, bo ja też wpadłem. Dobra, czekaj, bo ja się w ogóle tutaj jeszcze palę, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czekaj, o dobra, przeżyję. Uważaj. Dobra, tutaj coś... O Jezu, ile tabliczek. Czekaj, przeczytajmy to. Przeczytać. To ostatnio przeczytasz, okej? Okay? No, tak jak wtedy. Szczerze mówiąc, chciałem tylko popatrzeć sobie... No. No na koniec przeczytasz. Teraz ja czytam. Dobra. Szczerze mówiąc, chciałem tylko popatrzeć sobie, jak pajacujecie. Jak popatrzeć? Tylko Maciuch jest na serwerze, a Maciuch ma live'a. W tym momencie, słuchajcie, Maciuch ma live'a, to jest może ta godzina. On nas podgląda. Wy małe dzieciaki, było fajnie, ale jeżeli myślicie, że będę się z wami bawił, to jesteście w błędzie. To wszystko było wstępem do dręczenia was 24/7. Czyli ej, niby ktoś chce nas dręczyć cały czas, 24/7, to brzmi podejrzanie. Radzę wam być uważnym, zwłaszcza ten dzieciak smarkacz. Nie. Dzieciak smarkacz to, ej, czy mogę na ciebie mówić smarkacz już do końca życia? To jest najlepsze, co ja usłyszałem. Dzieciak smarkacz. Dzieciak smarkacz. Radzę wam być uważnym, to jest spoko. Zwłaszcza ten dzieciak smarkacz. Najlepiej się go pozbądźcie, bo mnie tylko denerwuje. Uuu! Ej, to, dobra, to już jest... Ja nie wiem, czy to nawet nie jest groźba. Wiesz, czy to nie jest zastraszanie. Ej, ale kto to może być? Nie mam pojęcia, ale patrz. Zwłaszcza ten dzieciak smarkacz ma być uważny i najlepiej się go pozbądźcie, bo mnie tylko denerwuje. Wow, dobra, ej, pamiętasz, jak cię intruz prześladował? Ej, a co? Nie wiem, czy pamiętasz, jak byłeś porwany? Porwany byłeś w takiej klatce, nie? To może to właśnie on cię tam umieścił, co? Ale ja się staram, nawet prezent.
razem zrobiłem. Ale my nie wiemy, czy to jest intruz. Ktoś się podpisał, kolega intruza, więc nie wiem, co o tym myśleć, naprawdę. Dobra, czytamy dalej. Miło było, tutaj nagroda dla was, żebyście myśleli, że jestem fajny. Dobra, możesz przeczytać ostatnią tabliczkę. Dobra. Ja już przeczytałem 10 razy. No. Dzieciaki, kolega, intruza. Dobra, i tutaj jest niby nagroda. Ej, faktycznie dał nam nagrodę. Ej, ale czekaj. To ja biorę. Chciałem powiedzieć, żebyś nie brał, bo tu może coś wybuchnąć. Ale ej, to wygląda jakby to była naprawdę nagroda. Ja to aż rozkopię. Ej, ale to nie wygląda na pułapkę żadną. Patrz. To nie wygląda na żadną tutaj pułapkę, ale muszę to rozkopać. Ej, dał nam złote jabłko. Nie, no nic tutaj nie ma. Dał nam złote jabłko i blok diamentów. Wszystko działa. Ty, może zjedz to złote jabłko. Blok, bo tego się nie da zjeść. Dobra, weź to złote jabłko. Weź to złote jabłko, okay. Naprawdę, bo to wiesz, może tutaj być naprawdę mega niebezpieczne. Idziemy tu do góry? Więc lepiej to... O nie! Ty to się odpaliłeś, ziom! To jest pułapka! Uważaj! Dlaczego ty coś odpaliłeś? Jak do tego doszło? Ale ja nie wiem nawet jak. No przecież ja tego nie odpalałem tutaj. Ej, tutaj była linka, jak to te, co tu się stało, patrz. Gdzie my jesteśmy? Ej, sam nie wiem, czekaj chwilę, czekaj, musimy ogarnąć, gdzie my jesteśmy. Tamtędy szliśmy, patrz. Oj. Czy on nas wyrzucił tak po prostu na pustkowie? Tak po prostu... Ja nie wiem, gdzie jesteśmy. Naprawdę nie wiem, gdzie my jesteśmy. Czekaj, o, jest nasza wioska. Patrz, czekaj, nie wiem, czy to jest koniec. Nie wiem, czy to jest koniec, nie mam pojęcia, jesteśmy sami na serwerze, stary, naprawdę nie wiem. Tu są jakieś tory. Idziemy wzdłuż tych torów? Ej, to wygląda jak nasza stara znajoma wioska. Ale naprawdę nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Naprawdę nie wiem, musimy się koniecznie wrócić do Milionowic i zobaczyć, czy tam nie ma jakichś kolejnych tabliczek. Znaczy do Milionowic, do naszego lodowca. Znaczy mojego lodowca, bo ty nie mieszkasz w Milionowicach. Straszne ci powiem. Ej, ale ten tur nie był taki trudny, tylko zginąłem z 4 razy, wiesz? Tak się składa. Ej, ale dostaliśmy diaksy, mamy totemy jeszcze nieśmiertelności. Nie wiem, co o tym myśleć. Naprawdę, bo nie wiem, co o tym myśleć. Ja jestem przerażony, ty naprawdę nie jesteś przerażony, że ktoś cię prześladuje? No jestem, ale słuchaj, no, śmieszy mnie to, że umarłeś 4 razy. No ale z 2 razy to było przez ciebie, bo ty nie umiałeś pod siebie stawiać klocki. Ty naprawdę denerwujesz mnie i ty to robisz specjalnie. Nie robię tego specjalnie, no. Jakoś potrafisz stawiać klocki pod siebie, budując chojnikę. Nie umiem. No nie, patrz. Wcale. No patrz, zobacz. No co? Oczywiście, że... Ja nie mogę. Dobra, nie będę tego komentował. Ej, wydaje mi się, że te tabliczki, tak jak tutaj stały, tak tutaj stoją, więc ja może bym na wszelki wypadek je rozwalił, tylko zostawił tutaj jedną. Drogi kolego intruza, przeszliśmy cały tor, pozdro. Ja mu tutaj to zostawię, ale w ogóle nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale była jedna ciekawa tabliczka. Jedna naprawdę ciekawa tabliczka była od niego. Tam na samym końcu. Zrobiłem to tylko po to, aby popatrzeć, jak pajacujecie. Czyli, czy dobrze wnioskuję, że on to wszystko... O, nie. Czy ja dobrze wnioskuję, że on to wszystko oglądał? Bo powiedział, że on chce to popatrzeć. Ale no nie, no patrz. Jest tylko Maciuch na serwerze i on ma live'a. I jestem pewien, że on ma live'a. I teraz nie wiem, co o tym myśleć. Jak myślisz, co o tym myśleć? Naprawdę. Zakładaj te spodnie. Bobo, zakładaj te spodnie, bo tutaj tak jest... A ja mam na sobie spodnie. Naprawdę. I tutaj... No nie wyrzucaj, bo dlaczego ty wszystko wyrzucasz? I tutaj jeszcze dla ciebie są te diaksy jako wygrana, ziom. Ale ja nie chcę diaksów. Elvis, mega dziwna akcja, ale ktoś zrobił tor przeszkód i powiedział, że jest kolegą intruza. Lol. Dobra, daję ci te diaksy, one są tutaj twoje. Ale ja nie chcę, bo tego jeść się nie da. No to kupisz sobie za to jakieś jedzenie. Nie wiem, cokolwiek. Naprawdę nie wiem, co o tym wszystkim myślisz. Ja wolę birta. W każdym razie, moi drodzy, napiszcie kończę w komentarzach, jak myślicie, kto mógł to zrobić. A ty, Bobo, wypadł z Milionowic, bo jak cię tutaj znowu zacznie prześladować, to będzie masa... Zakładaj te spodnie. Naprawdę, nie jest... Nie jesteś w Milionowicach bezpieczny. Ziom, pamiętaj o tym. Naprawdę, pamiętaj o tym, bo pamiętaj już, raz byłeś porwany. Raz już... Zakładaj te spodnie. Ale ja nie mam. No weź to.
Naprawdę nie wiem, o co o tym wszystkim myśleć. W każdym razie, słuchajcie, jeśli odcinek wam się spodobał, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji, dlatego że codziennie są tutaj filmy, codziennie są tutaj live'y, a ja live'ów nie zapisuję, więc warto zostawić dzwonek, żeby po prostu wiedzieć o live'ach, a ponadto wpadajcie na kanał Abra Games, gdzie także są filmiki właśnie z survivalu. Ja idę, słuchajcie, dalej w Bobo w podróż, żeby go ratować, bo raz był porwany, raz był prześladowany, teraz mieliśmy jakiś głupi tor, ja po prostu w to nie wierzę. A jeśli chcielibyście mieć takie kozackie koszuleczki Abra Team i być po prostu w teamie Abrowników, no to wpadajcie na stronkę www.abra.ety, gdzie macie, słuchajcie, właśnie mój sklepik, to jest pierwsza linijka w opisie. Macie koszulki, bluzy, podkładki pod myszkę, poduszki, kubki, naprawdę różne, różnice rzeczy, chłopięce, dziewczęce, w różnych rozmiarach, w różnych kolorach. Moi drodzy, ja wobec tego uciekam dalej, będę musiał przeanalizować z Elvisem to wszystko. Nie będę psuł specjalnie, słuchajcie, tego toru. Naprawdę, zostawimy to i sobie to wszystko przeanalizujemy, żeby być z tym na bieżąco, bo naprawdę nie mam pojęcia, kim może być, słuchajcie, kolega intruza. A teraz idę szukać Bobo, bo już go zgubiłem. Trzymajcie się, dobrego dzieneczka, eleczko i pół!